Chciałabym rozpocząć od analizy SWOT dotyczącej problemów, jakie ma sport warszawski po stronie problemowej. Więc problemy są dwa. Pierwszy to jest prezydent Paszyński odpowiadający za sport warszawski, który w ogóle nie miał pojęcia o sporcie warszawskim i chyba co ważniejsze, nic o tym sporcie się nie nauczył w ciągu tych 4 lat. To jest pierwszy problem. Drugi problem to w ramach analizy SWOT to jest dyrektor Biura Sportu Wiesław Wilczyński, który oczywiście wykonywał bardzo energiczne ruchy, żeby budować swoją ścieżkę kariery w ramach pełnionej funkcji, bo chcę przypomnieć, że w tej kadencji chciał zostać prezesem Totalizatora Sportowego. Chciał zastąpić panią Irenę Szewińską. To z tych danych oficjalnych, które pojawiały się w mediach. Ja mogę wymienić jeszcze co najmniej 5 różnych stanowisk, o które ubiegał się dyrektor Wilczyński, które jednak nawet nie pojawiły się w prasie, bo jego szanse były tak małe, że nikt tego nie brał pod uwagę. Dziwię się prezydentowi miasta, że trzymał na tym stanowisku dyrektora Biura Sportu Wiesława Wilczyńskiego, który przez cały czas pełnienia tej funkcji pokazywał pani prezydent, moim zdaniem, w sposób jasny i czytelny, że ta funkcja, którą pełni, jego nie interesuje. Tyle o analizie SWOT. Ja zapomniałam o gadżecie wyborczym, który teraz nieustannie wręczam. Mam czerwony karton dla dyrektora Wilczyńskiego. Czerwony karton jak czerwona kartka dla pana, jeżeli chodzi o dyrektora i o pana działalność, a karton sugerujący o tym, że może czas składać rzeczy, które ma pan na biurkach.